Witamy wszystkich chorosów i chorowczynie. Dzisiaj odwiedziliśmy pana Stefana Andrzejczaka, hodowcę, który należy 60 lat do Polskiego Związku Hodowców Gremii Pocztowych. I może pan pokażę swoją legitymację. Mam jeszcze legitymację, tą pierwszą, którą dostałem w 1962 roku. O, ze zdjęciem było. Panie Stefanie, ale jak to się wszystko zaczęło? Jak pan zaczął hodować gołębie? No gołębie zacząłem hodować, znaczy już jako chłopak miałem gołębie. Później gołębie pocztowe założyłem, dostałem od kolegi Łozowskiego, taki był hodowca, który chodził ze mną do jednej klasy do szkoły gastronomicznej i on mi podarował gołębie pocztowe. A na jakich gołębiach pan obecnie bazuje? Takie podstawowe pana gołębie? Od 2007 roku. Bazuje na gołębiach od kolegi Kazimierza z Rypina. Z tego co się zdążyłem zorientować, to pan miał z 2007 roku takiego samczyka o numerze 781, tak? Taki niebieski. Tak. My to go od niego właśnie dostałem 5 młodych i ten gołąb, który mi dał najlepsze gołębie do rozpłodu i lotnika. Pan ma obecnie jeszcze jego córkę, tak? Tą... Jeszcze, tak, jeszcze mam jego córkę, bo on w zeszłym roku on miał 13 lat i już mi po prostu zdechł. To była samiczka, która kilkukrotnie reprezentowała okręg gdański na wystawie ogólnopolskiej, tak? Trzy razy na wystawie, raz była w kategorii C, B, nie, w maratonie i raz jako zwyczajnie. A pokaże pan tą samiczkę? Mogę pokazać. O, tu jest siedzi akurat na młodych. I ona była, chciałem ją też wystawić w standardzie, bo kiedyś ktoś mi oglądał na wystawie i powiedział, że takiego ładnego gołębia dawno nie mieli w ręku. Faktycznie. Że ona zajęła pierwsze miejsce w kategorii i oprócz tego pierwsze miejsce w standardzie. No, ma białe lotko z miejsca. No, tak? Ma już swoje lata, bo ona jest 11 rok. 11 rok, tak? No. Ona ma numer 5784. Jest to w gołębniku tym jest bardzo dużo. Mam po niej 13 samiczek. Głównie ja nie wiem, zostają same samiczki polowe. Ja mam po tej samiczce dwie wnuczki, które były w 69 drużynie, 69 przodownik Polski w kategorii derby. Gołębi dwuletnich, tak? Także te gołąbki się sprawdzają. U mnie też dwie samiczki po niej były też w olimpijskiej, też jako w oddziale zajęły drugie miejsce. A może pan pokazać jeszcze płową samiczkę? Tą, która była piąta w Polsce w kategorii A? Moje gołębie robiły w kategoriach głównie maraton, a później zaczęły, przestawiły się i zaczęły robić w kategoriach A. W maratonie byłem wicemistrzem okręgu i później za 2 lata byłem znowu w kategorii A wicemistrzem. Samiczka płowa o numerze 8312. No była super. Ona czołowe konkursy robiła. A pan ma jeszcze jej rodziców? Mamy jej tylko ojca. A może pan go pokazać też? Bo samiczka mi uciekła. Znaczy matka jej jako wychowałem jeden rok tylko i wypuściłem przez przypadek. To jest wszystko, to są od kolegi właśnie. A ten samczyk też jakiś wiekowy, tak? To tak, on jest 9 rok. 9, zobaczcie. To już też w tym roku, w zeszłym roku miał jedne jajka puste, w tym roku ma jedno tylko. Jedno, tak? Tak jeszcze. Mam po tej samicy płowej mam bardzo ładnie chodzą gołębie. To są takie główne po tej niebieskiej 84. A pan ma po tej 84 jakieś takie konkretne potomstwo do pokazania? To może pan zaprezentować, nie? Była samiczka w zeszłym roku bo w zeszłym roku tylko 9 lotów, to do 8 lotów była pierwszym, cały czas była pierwszym lotnikiem. A może pan w ostatnim locie nie wyrobiła, nie wiem dlaczego, ale 2 lata temu, rok wcześniej była też
Czyli to jest córka tej niebieskiej białolotki, tak? To jest córka, tak. Mam ojca, który bardzo dobrze latał też, bo to jest para, ale to jest jeszcze oryginał od kolegi też Sieklickiego, pana Kazia z Rybina. Jakieś gęby od pana Tadzia Woziaka pan też posiada? Posiadałem, miałem super samickie, która właśnie w połączeniu z tym 781 pierwszym gołębiem, które od pana Kazia dostałem, to były najlepszy gołąb. On był od Hermosa, ta samiczka. To taki przypadek był, bo ona się do mnie od niego przybłąkała. 0,344. I jako roczna, jako młoda nie leciała, jako roczną też, bo to był późny młody. A jako dwulatek ją wpisałem poza pięćdziesiątkę, a ona robiła mi takie czołowe konkursy, że chyba trzy czy cztery razy była pierwsza na odzie. A jaki ma pan stosunek do gołębi rocznych? Jak trzeba do nich podchodzić? Tak według pana? Ja zawsze lecę tylko gołębiami do 400 km. Po prostu oszczędza pan gołębie roczne? Tak, oszczędzam dopiero, bo wiem, że jako dwulatki te gołębie dopiero się zaczynają pokazywać. Odwdzięczą się, tak? Niektórzy dają na 500 i na maratony. Nie mam, nigdy nie dawałem. I już teraz oddzielę zaczynają też tak naśladować, więc bardzo mało kto daje na roczne, na plice. Jakie karmy pan teraz stosuje? Ja głównie przez 10 lat daję tylko karmę Prima. Prima, tak? Jest to, ja wiem, mi się wydaje, że jedna z najlepszych karmi i bardzo dobrze mi się to jakoś tak... A pan ma teraz młode w gniazdach, tak? Tak, widzę, już one są już pobrączkowane, już pobrączkowane. Są to takie 7-10-dniowe młotki. A pan coś będzie sprzedawał z tych młodych? No zawsze coś odstępuję, bo dlatego, że nie potrzeba tyle. Bo ja mam, mi wystarcza 40 młodych, tak mam co roku. Bo to może, podamy wtedy jakieś, nie wiem, dane kontaktowe do pana, bo ktoś, jakby ktoś chciał się odezwać, jakieś młode zakupić na przykład. Może nie, pod filmika, bo pamięta pan swój numer telefonu na pamięć, czy... Tak, raczej tak. Może pan podać taki 511-031-276. Też pokazać jeszcze gniazda, to jak sobie gąbki siedzą. Młode, ładnie nakarmione. Moje gołębik to jest taki już budowany 30 lat temu, to one już taki nie jest, nie? Jak dzisiaj współczesne, ładne gołębniki. Ale młode ładnie nakarmione są, pełne, także... Już bym nie chciał nic zmieniać, bo to już w moim wieku się nic nie zmienia. Żony się nie zmienia. To jest racja. To mówię, gołębi nie będę zmieniał. A ten płow, to jest z rodziny tej płowej? Tej, tak, to jest po bracie tej płowej. Po bracie? Po bracie, to znaczy syn, nie? Płowy mam ten, bo mam jeszcze właśnie jej brata też. A tam ten płowy tam jest też jakieś? To jest ta rodzina, wszystko tak. po tej po prostu ma pan tak. Swoje rodziny, tak? Ja mam takie dwie rodziny głównie, właśnie po tej 84. Po tej pstrej, tak? Tak, po tej pstrej. I po tej płowej ten, to są dwie główne rodziny, które na moim gołębniku są. Dobrze państwo, dziękujemy w takim razie. Proszę, za filmik. Dobry rok i udanego sezonu wszystkim życzymy. Spotkamy się na lotach. Zobaczymy, tak, jak to pójdzie. Oczywiście.